Powodem tego spotkania jest pierwsza książka mojego dziecka, publikacja przygotowana przez Fundację Cała Polska Czyta Dzieciom. Ja nazywam się Monika Obucho, zacznę tak mówić grzecznie od siebie, ale najmniej o mnie właściwie dzisiaj będzie. Jestem dziennikarką i promotorką kultury dla dzieci. Po mojej lewej stronie, zaraz obok mnie jest Joanna Olech, pisarka i ilustratorka. Anna Czernow, polonistka i znawczyni literatury dziecięcej. Grafka Lange, graficzka. Wykładowczyni ASP. Na sali także obecna jest pani Irena Koźmińska, która jest poniekąd autorką książki. Jest także obecna Maria Kulki, prezeska IWY. Jest także Krysia Litwa-Sztarbało, ilustratorka i działaczka książki dziecięcej i osoba, która napisała opinię o pierwszej książce mojego dziecka. Są także z nami ilustratorzy, starzy, a i widzę jeszcze panią Ewę Grudę, dyrektorkę Muzeum Książki Dziecięcej. Witam Państwa i mam nadzieję, że ta nasza dzisiejsza rozmowa wniesie coś więcej niż tylko, jak nas określono, zazdrość ilustratorów. A, książka jest tutaj. Ja ją w ogóle z chęcią pokażę każdy, jeśli będzie chciał sobie dotknąć, zobaczyć, wyrobić swoje własne zdanie. To ona będzie tutaj krążyła po sali. I zacznę od może trochę z pozoru nużącej części, ale przeczytania opinii o tej książce, którą napisała wspomniana już Krystyna Litwa-Sztarbało. Ta opinia miała być przedstawiona w zeszłym roku ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego, panu Bogdanowi Zdrojewskiemu, ponieważ wystosowaliśmy do niego list, nawet nie list otwarty, nawet nie po to, żeby się po prostu skarżyć, że my jesteśmy niezadowoleni z tej publikacji, ale po to, żeby zwrócić uwagę na kulturę dla dzieci i na to, jak bardzo tą publikacją być może ujawniono brak takiej spójnej polityki i takiej chęci rozwoju tej kultury w pewnym kierunku. To znaczy ten kierunek, który widzimy my, ludzie tworzący bądź też promujący tę kulturę, okazuje się być innym od tego, jeśli przyjmiemy na serio słowa, które widnieją we wstępie tej książki, mianowicie, że minister kultury ofiarowuje wszystkim dzieciom piękną książkę i bardzo jest z tego zadowolony, to nie jest ten kierunek. W każdym razie chcielibyśmy bardziej rozmawiać o kierunku tej kultury, o tym, że jeśli rzeczywiście nie zostaną podjęte jakieś kroki, które będą miały na celu promocję kultury tylko dla dzieci, to może się zdarzyć, że współczesne pokolenie dzieci nie wykształci swojego dziedzictwa kulturowego polskiego. To znaczy filmy, czy też głównie wszystkie produkty kultury w obiegu masowym pochodzą już z zagranicy. Bo nie mamy swojej animacji, nie mamy swojego kina. To była jedna z rzeczy, nie tylko książka. Ta książka była takim właściwie taką bombą, która wybuchła, która nas do działania powiodła. Czy pierwsza książka mojego dziecka, teksty dla rodziców, Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska, wiersze Zofia Goryszczyńska, Joanna Papuzińska, Janina Poradzińska, Ewa Szerpińca-Rybina, Julia Tuwin i większość tekstów Eliza Piotrowska. Ilustracje Ilja Żereznikas. Opracowanie graficzne Janusz Obłucki, wydawca Narodowe Centrum Kultury i Fundacja ABC21, Cała Polska Czyta Dzieci. Tytuł. Pierwsza książka mojego dziecka odzwierciedla ambicje autora. Zamiar dotarcia do każdej mamy w kraju z książkowym upominkiem. W minionej dekadzie dwukrotnie byłam świadkiem prób stworzenia książkowej wyprawki noworodka bez sukcesu. I oto pomysł zrealizowano.
Pierwsza książka mojego dziecka absolutnie nie odpowiada potrzebom noworodka i niemowlęcia. Książka dla tak małego dziecka to ekscytujący problem. Małe dziecko widzi nieostro, jego mózg reaguje na światło i kolory. Z chaosu bodźców próbuje wyodrębnić twarz. W tym czasie niemowlę wiedzę o świecie buduje bardziej dzięki dźwiękom. Dlatego mowa i muzyka, zwłaszcza muzyka specjalnie dobrana, może odegrać znakomitą rolę. To czas, kiedy rodzice również uczą się komunikować z dzieckiem. Rozmowa jest ważna dla rozwoju mózgu noworodka i temu rozwojowi, jak zgaduję, miała pomóc proponowana książka. Realizacja tego zamiaru wypadła zgoła amatorsko. Teksty. Znajdziemy tu wiersze i wierszyki o różnej jakości artystycznej z repertuaru dla przedszkolaków. Nieadekwatność obrazu w stosunku do tekstu nie ułatwi dziecku w przyszłości czytania ze zrozumieniem. Większość tekstów powstała specjalnie do tego projektu, choć książkę promuje się nazwiskami klasyków polskiej literatury dla dzieci. Forma książki. Wygląd książki sugeruje, że adresowana jest do dziecka bardzo małego. Foliowana tektura, zaokrąglone rogi. Niestety ani ilustracje, ani tekst już nie należą do tej kategorii wiekowej. Są zbyt skomplikowane dla niemowlęcia. Zadziwia żałosny poziom artystyczny książki. W rozwiązaniach plastycznych odwołano się do estetyki marnych opakowań żywności w supermarkecie. Liternictwo i ozdoby wokół nich należą do tej samej rodziny marketingowego kiczu. Chaotyczna kompozycja na stronie zaprzecza podstawowym zasadom projektowania książki. W stronie graficznej brak myśli. Tymczasem wydawcy deklarują, że tworzą książkę wartościową. Otóż nie tworzą. Program. W książce obok tekstów literackich zawarto 3 strony postulatów i zaleceń Fundacji ABC. Pozostaje pytanie, czy darmowa czytelnicza wyprawka jest dobrym miejscem na promowanie Fundacji? Dlaczego program rozwoju czytelnictwa nie został zawarty raczej w broszurze i na stronie www? Byłoby to z pożytkiem, gdyby młoda matka otrzymała opis rozwoju pierwszych 12 miesięcy noworodka wraz z sugestiami pozytywnych bodźców na każdy miesiąc. Typy książek, muzyki i zabawy. A może nawet informacje, jak wraz z pojawieniem się noworodka kształtować relacje w rodzeństwie? Przy oczywistości postulatów, zakazów i nakazów zawartych na stronie Fundacji dziwi barokowa, w nawiasie czytaj, kiczowa ta oprawa. Odnosimy wrażenie, że nie dziecko jest podmiotem. Tymczasem w 12 przykazaniach przekazanych przez autorki pierwsze brzmi zawsze okazuje dziecku szacunek. Reasumując, pierwsza książka mojego dziecka sygnowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury stanowi wykładnię standardów, jakie oferuje nam Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ta bulwersująca produkcja nie ma nic wspólnego z kulturą książki i musi budzić protest. W trudnym dla kultury czasie, kiedy padają propozycje zamykania bibliotek szkolnych, wydatkowania budżetowych środków na tego rodzaju wydawnictwa jest gorszące. Postuluję, aby projekt o szerokim zasięgu społecznym i o wysokim nakładzie ze środków publicznych przechodziły przez procedury konkursowe, by były oceniane przez ekspertów w liczbie adekwatnej do kosztów przedsięwzięcia, tych finansowych, ale i społecznych i kulturotwórczych. W niektórych przypadkach projekty ministerialne powinny być konsultowane jeszcze szerzej, aby uniknąć podejrzenia o działania czysto pasywne. Krystyna Litwarczyk. I tak naprawdę to jeszcze powinniśmy przeczytać te słowa ministra z książki. Krótkie są to słowa, ja tutaj mam je w komputerze. Drodzy rodzice, czytanie dziecku ma niezwykły wpływ na jego wszechstronny rozwój i budowanie silnych więzi rodzinnych. Mam nadzieję, że ta piękna książka pomoże w pierwszych dni życia waszego dziecka wspierać jego rozwój psychiczny, rozwijać zdolności językowe i umysłowe, pobudzać wyobraźnię. Życzę wielu wzruszeń w trakcie wspólnego czytania. Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Zgadzamy się z ministrem co do tego, że książka i czytanie ma wszechstronny wpływ na dziecko. Nie zgadzamy się co do słowa piękna. I ja teraz przekażę Jannie Orek. Mowa o pierwszej książce mojego dziecka i wyjaśnię, jak to się stało, że się tu pojawiliśmy. Przede wszystkim chciałam pani Irenie Kośmińskiej pogratulować odwagi, bo rzeczywiście trzeba było odwagi, żeby przyjść tutaj, gdzie na sali siedzą sygnatariusze tego listu protestacyjnego, który wysłaliśmy do ministra kultury i dziedzictwa narodowego. I otóż problem polega na tym, że sądziliśmy, że jesteśmy w jednej drużynie, tak? W jednej drużynie, której zależy na kształcie kultury dla dzieci.
że jakby wszyscy gramy w tę samą grę. Zarówno Fundacja ABC21, jak i ilustratorzy, pisarze, krytycy kultury, wszyscy obecni tutaj wydawcy, że jesteśmy jednym. I że minister kultury, co ważniejsze, nam sprzyja i nas wspiera. I tymczasem przyznanie liczącej 1 600 000, bo tyle dwie transze dofinansowania wynoszą, 1 600 000 na produkcję, która zdaniem większości z nas, ludzi jakby dzieciologów, zamieszanych w kulturę dziecięcą, jest przedmiotem oburzającej szmiry, to wszystko nas tak bardzo poruszyło, żeśmy zabrali głos, że IBY, Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Dzieci i samozwańcza grupa obrony dobrego gustu wysłaliśmy do ministra protest. Ten protest pozostał bez echa. Absolutnie nas zignorowano. Mało tego, jakby kpiąc nas, kolejna transza tego dofinansowania została przyznana. Muszę powiedzieć, że w tym roku o te środki zabiegały biblioteki prowincjonalne, festiwale literatury, stowarzyszenia, różne podmioty, które zajmują się kulturą dziecięcą. Te środki zostały drastycznie okrojone. To są fundusze, które zwykle nie przekraczają 5, 10, 20 tysięcy złotych. Przyznanie jednorazowo takiej kwoty musi zastanawiać, musi oburzać. I w związku z tym chcieliśmy, żeby głos zabrali Państwo, którzy jakby zawodowo się zajmują kulturą dziecięcą, żeby się odnieśli do tej książki, żeby ją rozebrali na czynniki pierwsze i powiedzieli, dlaczego w naszym mniemaniu ta książka jest brzydka. Mam też ze sobą prezentację. Tę prezentację za chwilę spróbujemy uruchomić i wyświetlić na ścianie za nami, w której jest jakby moja ulubiona kolekcja ohydek. Ohydek, którymi się możemy cieszyć, z którymi się możemy śmiać, a to sobie zostawimy na później. A teraz prosimy, żeby Ania Czerno, zanim zasłabnie, żeby nam coś powiedziała. Dzień dobry Państwu. Ja chciałam tutaj powiedzieć od razu, że ja nie zajmuję się graficzną stroną oraz stroną ilustracji inaczej niż laik po prostu, bo nie mam odpowiedniego wykształcenia. W związku z tym absolutnie tutaj się zdaję na opinię ekspertów. Ja się zajmuję literaturą. I jeżeli chodzi o tę konkretną publikację, to moim zdaniem ona bardzo dobrze pokazuje pewien kłopot z kulturą kierowaną do młodego odbiorcy, który w ogóle tutaj u nas w kraju istnieje. Kiedyś właśnie Monika napisała, nie wiem czy na swoim blogu, czy gdzieś na Facebooku, że w Polsce nie ma kultury dla dzieci w jakiś sposób promowanej, dyskutowanej i kształtowanej. Jest tylko rynek i to rynek de facto decyduje, jak ta kultura wygląda, rządzą tą kulturą prawa rynku, popyt, podaż i tak dalej. I z tego wychodzą różne rzeczy, lepsze, gorsze, ale no, wygląda to tak, jak wygląda. I w pewnym sensie, jakby się z tym bardzo zgadzam. Problem u nas polega na tym, że w ogóle kultura dziecięca jako zjawisko jest marginalizowana. Co to znaczy? To znaczy, że pozostaje na marginesie kultury dla dorosłych. Większość ludzi nie interesuje się tą kulturą, dopóki sami nie mają dzieci. Nie ma jakichś takich właśnie gremiów, do których można się odwołać, które są oczywiste i w oczywisty sposób przywoływane, a z drugiej strony wszyscy uważają, że znakomicie na tej kulturze znają. Znaczy każdy zapytany powie, no ja oczywiście znakomicie wiem, co lubią dzieci. Dzieci lubią to, to i to. Ta kultura rzeczywiście, przypuszczam, że przez właśnie prawa rynku jest zdominowana przez kicz. To nie ulega wątpliwości, nawet wystarczy zobaczyć, jak wygląda kultura około dziecięca. Nawet już nie chodzi o książkę dla dzieci, ale chodzi o to, w co się dzieci ubiera, w co się dzieci jakby sadza i tak dalej. I to wszystko rzeczywiście jest takie dosyć przesłodzone, bardzo takie podzielone, tu różowy, tu niebieski, tutaj jasne kolorki, tutaj jakieś urocze postacie, jakieś no, deklaracje na ubrankach, że tak wyrażę, to mówię z własnego doświadczenia, bo ostatnio się zapoznaję z tym światem coraz bardziej. I to rzeczywiście bardzo dominuje. W związku z tym ja rozumiem rodziców, którzy na przykład uważają bardzo instynktownie, że małemu dziecku się spodoba coś, co jest słodkie, co jest właśnie kolorowe, co jest takie bardzo proste, że tekst nie za bardzo skomplikowany, żeby był, no bo przecież dziecko nie rozumie, że ilustracje takie dosyć właśnie, że tutaj ma być szczegóły, że jak jest napisane w wierszu, że tam w pierwszym wagonie jadą jedzie to, a w drugim to, no to koniecznie to musi być odwzorowane na rysunku i tak dalej. To jest całkowicie zrozumiałe.
z trzeciej strony tak naprawdę przeprowadzenie rzetelnych badań na temat tego, co się dzieciom podoba, jest do pewnego wieku praktycznie niemożliwe, bo dziecko nie jest w stanie powiedzieć i wyjaśnić swoich preferencji. To jest bardzo ważne, że tak naprawdę pierwsze badania czytelnictwa wychodzą mniej więcej od 12 roku życia i wtedy nagle my dorośli się spotykamy z takim zjawiskiem, że to, co się dzieciom podoba, to nam się strasznie nie podoba. No bo cóż się dzieciom podoba takim małym nastolatkom i starszym nastolatkom? A to Vampiry i Monster High. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś się zgodził wydać za pieniądze publiczne i żeby minister się zgodził dofinansować książkę na przykład z postaciami z Monster High, a jestem przekonana, że większość 11-latków, 12-latków, zwłaszcza dziewcząt, byłaby bardzo wdzięczna za taką publikację, bo to są właśnie usta, że można zobaczyć w badaniach czytelnictwa. Już do rzeczy przychodzę. Bo rzeczywiście o tej książce dopiero ludzie zaczynają patrzeć na nią z innej strony, jeśli się zaczyna porównać do tej kultury, porównywać do tej kultury dla dorosłych. Jeśli się mówi, a jeśli by minister kultury zasponsorował piosenkę Disco Polo, wszyscy by się oburzyli. I wtedy zaczyna się ten problem, że rzeczywiście tej kultury my nie przykładamy do kultury ogólnie. Nie tak, nie robimy tego, bo to jest kultura marginalna, więc my z jednej strony chcemy mieć nad nią totalną kontrolę, uważamy, że mamy prawo po prostu narzucać dzieciom lektury, kontrolować, cenzurować, to jest zresztą pewnego rodzaju pochodna biologicznej sytuacji dziecka i społecznej sytuacji dziecka, a z drugiej strony właśnie wszyscy rościmy sobie prawo do wiedzy na temat tego, co jest ładne, co jest brzydkie, co jest dobre, wartościowe i co nie. I teraz a propos literackiej strony pierwszej książki mojego dziecka, to ona się przedstawia w ten sposób, przynajmniej w mojej ocenie i w mojej interpretacji, że mamy przykład książki, która została ułożona trochę tak naprawdę przypadkowo, tak? Bo cóż my tam mamy? Mamy lokomotywę Tuwima. Nikt nie zaprzeczy, że to jest klasyka, znakomity po prostu wiersz. Jest to wiersz, który swojego czasu był eksperymentem formalnym, który był bardzo dużo zrobiony dla poezji dziecięcej w swoim czasie. No jest to zdecydowanie nasza klasyka. Ja jak najbardziej jestem za tym, żeby w książkach był ten wiersz, żeby on był przypominany, czytany. Jest znakomity, świetnie zrytmizowany, fantastyczny. Oprócz tego mamy dwa wiersze Janiny Porażnińskiej, które są przykładem takiego folkloru, literatury dziecięcej inspirowanej folklorem, bo mamy o Dorotce, Mamusie i mamy z Kobielnika na Wojtusia i Spileczka, a też pewnego rodzaju klasyka, wszyscy pamiętamy z naszego dzieciństwa. Mamy wiersz Joanny Papuzińskiej i mamy wiersz Zofii Peszczyńskiej, to są dwie poetki. Joanna Papuzińska to jest oczywiście poetka, która już jest praktycznie klasykiem poezji dziecięcej. To jest taki wsad, powiedziałabym, tego, co jest do dyspozycji w literaturze dziecięcej, wybrane tak trochę na zasadzie według mnie przypadku, no chyba, że ktoś ma jakiś tam specyficzny klucz, ja tego klucza nie rozpoznaję. A oprócz tego jest ewidentne zadanie. Mamy Elizę Piotrowską, to jest autorka, która na przykład może być znana z Kto ty jesteś, Polak mały, twoim domem jest świat cały, w zeszłym roku ukazała się taka książka. Ani, może ja przeczytam jeden wiersz. Może, czemu nie, no? Ubrania. W szafie Franka są branka, siostra Zosi śpioszki nosi. Gdy Jaś idzie na spacerek, wkłada czapkę i sweterek. Te spodenki i sukienki są Joasi i Helenki. Czyja ta koszulka? Stasia albo Jurka. To buciki Weroniki, a skarpetki są Anetki. I to jest moim zdaniem, to jest wiersz Elizy Piotrowskiej z tej książki. To jest takie zadanie, prawda? Czyli ktoś zadał prawdopodobnie Elizie Piotrowskiej zadanie, że proszę napisać, te jej wiersze rzeczywiście bardzo się układają w taki tryb, że tutaj trochę o ciele jest wierszy, trochę jest wierszy o tym, z czego się składa mieszkanie, gdzie jest szafa i tak dalej. Czym jest mama, czym jest tata, tak z tego co pamiętam, o zabawkach są dwa wiersze. Więc wyraźnie to jest zadanie, więc tak naprawdę Eliza Piotrowska wykonała pewien taki akt sztuki użytkowej w pewnym sensie. I stąd prawdopodobnie, co wynika z listu Krystyny Lipki-Sztarwało, ta dysproporcja, prawda, między jakością, no bo Tuwima trudno zestawić tak naprawdę z kimkolwiek innym. Gdyby Tuwim tam był obok Brzechwy i innych klasyków poezji dla dzieci, to by było, można wybrać bardzo podobne do siebie artystycznie, literacko wiersze. W ten sposób, no jest to troszeczkę artystycznie rzeczywiście nierówne. Tam jest właśnie tutaj ten wiersz o słoniu, który ma na imię Fon. To jest słoń, który ma na imię Foń. Bardzo kocham słonia Fonia, dała mi go babcia Lonia. I tak naprawdę te wierszyki no, są bardzo proste, prawda? Są to takie proste, właśnie są zrytmizowane w taki dosyć typowy sposób, bardzo typowe rymy, no troszeczkę są rzeczywiście banalne, natomiast no, nie są jakieś fatalne, przerażające i złe.
problem moim zdaniem polegał w takim niedopasowaniu, braku klucza i tak naprawdę też w dobraniu literatury, która no nie ma żadnego zadania w tym momencie, no bo nie jest to ani zadanie edukacyjne. Po pierwsze, ja uważam mimo wszystko, że noworodka się nie da edukować poprzez wiersz w sposób taki dosłowny. To znaczy, nie wyjaśnimy noworodkowi ani niemowlakowi, że ma nos za pomocą wiersza, tak? Dowiaduje się tego raczej dziecko trochę inaczej, więc edukacyjnej wartości nie ma. Ma pewną wartość rytmiczną, że to są wierszyki, które na pewno przyciągną uwagę swoim rymem i tak dalej. Natomiast one rzeczywiście w sumie nie tworzą żadnej całości. Jeśli chodzi o literacką stronę tej książki, to jest taki zbiorek dosyć przypadkowy, co zresztą jest bardzo typowe również do tworzenia tego typu zbiorków oraz do tworzenia w ogóle, do myślenia o kulturze dziecięcej, bo zwróćmy uwagę na listę lektur na przykład, że się tak tutaj zrobię wolne. Lista lektur do szkoły podstawowej i gimnazjum wygląda bardzo podobnie. To jest taki zestaw tytułów, które są no chaotyczne. Nie wiadomo tak naprawdę, gdzie jest klucz i co nimi kieruje. I moim zdaniem to jest bardzo dobrze pokazuje tę pewną diagnozę tego, jak wygląda myślenie o kulturze dla dzieci u nas w kraju. Czyli właśnie to wygląda tak, że weźmy prostą wiersz, ten wiersz jest ładny, ten wiersz jest ładny i zbierzmy je razem i zróbmy z tego tomik. I tak naprawdę, jeśli chodzi o literacką stronę, to w zasadzie tyle. Pierwsza książka mojego dziecka literacką byłaby lepsza i wartościowsza, gdyby właśnie na przykład szła kluczem kanonicznym. Wtedy też wiadomo było, co dofinansowuje minister kultury i dziedzictwa narodowego, tak? Gdyby to był wybór Brzech, Tuwima i innych wielkich poetów, no to nikt teraz pominąłby tutaj zastrzeżeń. To, czy ta książka jest ładna, czy brzydka, czy nam się podoba, czy nie, ja na przykład bardzo bym chciała unikać tego, bo raczej odbiorca powinien to ocenić. I to, czy my będziemy stosować takie kryteria, za przeproszeniem, estetyczne, to nie jest najlepsza droga i to nie jest argument do tego, że my możemy oceniać tą książkę. Książka ma stworzyć jakąś propozycję, a odbiorca ma coś z niej wynieść. Tu, nie dość, że nie ma tej propozycji, to sposób pokazania jej zawartości urąga nawet takim podstawowym standardom. Nagminny błąd, który jest w ogóle spotyka się, ale przy tej kategorii dziecięcej to jest w ogóle, no w ogóle sobie nie wyobrażam takich sytuacji, że na jednej rozkładówce spotykają się dwie zupełnie inne przestrzenie i to nie chodzi o przestrzenie poezji, chociaż również, ale fizycznie. Jedna przestrzeń jest przestrzenią ogromnego człowieka, a druga jest jakimś panoramą miasta. Dla dziecka tego rodzaju konwencja jest po prostu, to jest jak wrzucanie go z trampoliny na głęboką wodę. Bombardowanie bodźcami i taki totalny oczopląs pod względem i typografii, która jest tak skrupulatnie rozsiana po tym labiryncie obrazka, że jest praktycznie nie do przeczytania w taki sposób, jak się czyta poezję. Rytmiczny i zrównoważony. Wszystkie te obrazy są chaotyczne i bezkoncepcyjne. Raszko, skracając, student, załóżmy hipotetycznie, student pierwszego roku przychodzi z taką produkcją do twojej pracowni. I co się dzieje? Student pierwszego roku nie ma szans przyjść do mojej pracowni. Do pracowni przychodzą studenci znacznie bardziej zaawansowani. Okay. Mam nadzieję, że nie przynoszą takich produkcji. Ale jeśli to zrobią, to co będzie? Co się stanie? No niestety muszą zacząć od nowa. No właśnie muszą zacząć od tego, co chcą pokazać, co chcą powiedzieć i w jaki sposób chcą to przeprowadzić. Mam absolutną świadomość, że większość Państwa, która przyszła tutaj na spotkanie, jest przeciwna temu projektowi. Natomiast z naszych doświadczeń, z naszych dokumentów, z naszych kontaktów wynika, że książka, która trafiła do 80 tysięcy rodzin, przyniosła im ogromną radość. Mamy bardzo entuzjastyczne listy zarówno ze szpitali, jak i od matek. Ja z przyjemnością słuchałam tego, co mówiły obie panie i na pewno będziemy się starali przy kolejnych edycjach uwzględniać to, co
co panie postulują. Myśmy tę książkę oddały fachowcom do zrealizowania, no i uważamy, że ona wygląda przyzwoicie. Ale chcę powiedzieć o czym innym. Nasza fundacja zajmuje się zdrowiem emocjonalnym dzieci. I czytanie dziecku jest znakomitym sposobem na to, żeby wspierać to zdrowie. Od roku 2001 prowadzimy kampanię czytania. Sama fundacja działa nieco już dłużej. I okazuje się, że to czytanie jest znakomitym sposobem na wspieranie zdrowia psychicznego, umysłowego, moralnego. Natomiast fundacja nie zajmuje się tak naprawdę tylko czytaniem, ani naszym celem nie jest książka, tylko naszym celem jest dziecko. Ponieważ badania nad mózgiem mówią o tym, jak ważne jest, żeby dziecko miało kontakt z językiem właściwie od urodzenia. Natomiast w naszym kraju okazuje się, że już 300 tysięcy małych dzieci ma problemy językowe. Nazywamy to specyficzne zaburzenia językowe, które nie wynikają ani z jakichś zaburzeń anatomicznych, ani z chorób. I właściwie nie wiadomo z czego. Wydaje nam się, że z tego, że dzieci nie mają doświadczeń językowych. To było przyczyną zaadresowania projektu do młodych rodziców. Bo okazuje się, co prawda, takiego przypadku nie znam z Polski, ale znam z krajów, na których my się często wzorujemy i z których pewne tendencje do nas docierają. Mianowicie, że młodzi rodzice czasami nie mówią do dziecka 6-miesięcznego, a nawet był przypadek, kiedy nie mówią do 2-latka. Poczekają, aż on zacznie mówić. Dlatego uważaliśmy, że przekazanie młodym rodzicom takiej książki, która i tutaj ja akurat uważam i bardzo wiele osób potwierdza, że dobrym pomysłem było wplecenie treści edukacyjnych dla rodziców do książki, ponieważ broszura by się gdzieś szybko zgubiła, natomiast tak mogą zawsze do tego zajrzeć. W takiej wstępnej, powiedzmy to w cudzysłowie, instrukcji przekazaliśmy podstawową i taką skondensowaną wiedzę na temat potrzeby czytania dziecku, potrzeby rozmowy z dzieckiem, potrzeby budowania więzi, żeby ci rodzice wiedzieli, jak ważny jest ten pierwszy etap i jak wiele zależy właśnie od nich. Skoro 80 tysięcy rodziców taką książkę otrzyma, przeczyta, do książki jest jeszcze dołączony film edukacyjny, o którym tutaj nie było mowy, ale on jest przyklejony w każdym pakiecie na odwrocie. Jest to film na temat zaspokajania potrzeb edukacyjnych, potrzeb emocjonalnych dziecka oraz kołysanki i śpiewanki. Większość tych zarzutów nie jest pani obca i nie słyszy ich pani po raz pierwszy. Sens w tym, że naszym celem jest to samo, mówienie do dzieci. Ten język, który pani wybrała w książce, poniekąd pani wybrała, ponieważ konkurs był bardzo ograniczony i zamknięty. Do konkursu zostało zaproszonych chyba 5 ilustratorów. 9. 9. Niektórzy nie wzięli w tym konkursie udziału. Zaprosiliśmy 10 i jedna osoba nie miała wtedy możliwości czasowych. W każdym razie to już jakby była pewna selekcja. Sformułowała pani taką prośbę o proste kształty, płaskie postaci, coś takiego. Wczoraj to padło. I tutaj jest właśnie też prośba do ciebie, Graszko. Te postaci. Z mojego punktu widzenia to one ani nie są proste, ani nie są adekwatne do tekstów, ale największym grozem we mnie budzi to, że one są niezwykle stereotypowe i są w jakimś sensie martwe. One nie mają mimiki, one mają takie sztuczne miny lalek. Ja chyba nie do końca ogarniam to, co pani mówi, dlatego że... Ale jako wydawca powinna zatrudnić pani fachowców i umieć ocenić ich pracę. Myślę, ja rozumiem, że nie musi się pani wdawać w te szczegóły. Fachowców. Myśmy się konsultowali z wydawnictwem, które nam pomagało w tym pierwszym wydaniu. Natomiast nawiązując do tego, co tutaj pani powiedziała, że konsultowaliśmy się. To, co się dało poprawić, staraliśmy się poprawić, choć pewnie pani nie dostrzega tych poprawek, bo one nie były zasadnicze. To z tym się zgodzę. Natomiast są pewne realia projektu. Mianowicie takie, że w momencie, kiedy myśmy dostali pieniądze, państwo mówią, że to fundacja dostała pieniądze, przyłóżmy to, że jest to projekt na to, żeby zrobić kilkadziesiąt tysięcy pakietów, bo my akurat, czy kwota jest taka, czy inna, to z tego naprawdę fundacja nie ma więcej ani mniej, tylko tyle, ile wynika z obsługi
Ale my teraz nie mówimy o tym, czy państwo... Mówię tylko, że nie mogliśmy, mając pieniądze projektowe, przeprowadzić na przykład kolejnego konkursu i wziąć nowych ilustratorów, dlatego że państwo nam to sugerowali. Zresztą rozmawiałam również z grafikami i powiedzieli, to jest pewna konwencja, to się może komuś podobać lub nie podobać, ale to jest pewna konwencja, w dodatku bardzo sympatyczna. Dziękujemy pani bardzo za przedstawienie swojej strony. Chodzi o to, że rozumiemy, mam nadzieję, że państwo zrozumieli, jakie były intencje pani Ireny Koźmińskiej. Jest pani cały czas z nami. Oczywiście cały czas ten dialog między nami. Ja jeszcze tylko bym chciała dodać jedną rzecz. Ta książka kosztuje, ten pakiet, książka, płyta, wytłoczenie i dostarczenie matce do rąk, to kosztuje mniej niż 10 zł. I wydaje mi się, bo państwo tu podnoszą często ten argument, że z pieniędzy podatników. Ci rodzice też są podatnikami. I w momencie, kiedy ci wszyscy rodzice albo ich znakomita większość uważają, że ta książka naprawdę jest produktem trafionym. Ja po wysłuchaniu tutaj myślę, że w kolejnej edycji będziemy się starali dokonać pewnych zmian. Pani Ireno, my mówimy o kulturze, a nie o produkcie jako książce. Znaczy książce jako produkcie tego, kultury, jeśli już, więc, tak. Więc tutaj jakby głos większości, to jest ten głos rynku, o którym mówiła Ania Czerwa. To nie jest głos rynku, tylko to jest głos odbiorców i osób, które czytają to własnym dzieciom i obserwują reakcje własnych dzieci. I my mamy naprawdę bardzo dużo takich listów, maili, które potwierdzają, że ta książka trafia do dziecka, dziecko się bardzo przy tej książce po pierwsze ją lubi, wybiera i są na przykład tacy rodzice, którzy mają, to nie chodzi tylko o rodziców, którzy nie mieli żadnej książki, ta trafiła do ich rąk i otworzyła im świat na książki dziecięce. Napisała na przykład, jedno słowo, że ma bardzo dużo książeczek dziecięcych, a jej córka, mając do wyboru, sięga właśnie potem, ponieważ ta jest zupełnie dla nich i dla matki, i dla córki unikalna i wspaniała. Dziękuję bardzo. Jestem na ten moment. Znalazło się 10 rodziców i 10 dzieci, które myślą inaczej, ale chcielibyśmy na pana. Dzień dobry, ja jestem psychologiem dziecięcym. Nie ukrywam, że bardzo kibicuję fundacji, nie jestem członkiem fundacji, ale kibicuję fundacji pani Ireny Koźmińskiej i chciałam poruszyć taki temat. Zdziwiona jestem troszkę, w pewnym sensie mam takie trochę rozdwojenie jaźni, bo z jednej strony toczy się bardzo poważna dyskusja pod hasłem w cudzysłowie, tak, że to jest jak bardzo brzydkie koszmary, po czym pani, która jest ekspertką od grafiki, mówi, że nie możemy tutaj rozważać gustów, nie możemy rozmawiać o walorach estetycznych, bo jednemu się coś innego podoba, drugiemu się coś innego podoba. Natomiast chciałam uporządkować z punktu widzenia psychologa, dzieciologa, jak tu padło takie sformułowanie, chciałam parę takich uwag. Padło takie twierdzenie, że jest to książka nieadekwatna do potrzeb małego dziecka, czyli noworodka i niemowlęcia. Ja chciałam powiedzieć, że okres rozwojowy, który określa się w psychologii rozwojowej okresem małego dziecka, to jest okres od 0 do 3 lat. Czyli ta książka właściwie ma służyć 3 lata. Stąd myślę, że fajnie, że ona jest sztywna, z jednej strony sztywna, z drugiej ma te zaokrąglone rogi, że jest przyjemna. To tak jakby chodzi o taką formalność. Natomiast z punktu widzenia odbiorcy, czyli odbiorcy, jakim jest małe dziecko i takiej osoby, która o dziecku prezentuje, czyli rodzica, ta książka, nie mówię tutaj o państwa, o takiej sferze nie wiem, znajomości grafiki, odpowiednich czcionek, jak powinny być te plany plastyczne umieszczane. Ja się na tym nie znam, ale z punktu widzenia odbiorcy, rodzica i dziecka, mogę powiedzieć tak, że ta książka ma bardzo dużo zalet. Nie mielibyśmy pretensji o to, gdyby to była książka, którą wymyśliła fundacja i fundacja ją sobie sprzedaje, bo wierzy w taki przekaz.
mamy pretensję, że minister kultury i dziedzictwa narodowego wierzy w przekaz, który jest artystycznie nieadekwatny, a także tak naprawdę dla dziecka nieodpowiedni, bo ta książka jest chaotyczna. Z tym się nie mogę niestety zgodzić, że ten przekaz jest nieodpowiedni, bo nawet to co Państwo zarzuciliście tej książce, że w sferze literackiej, że to są bardzo proste takie powiedziałabym te rytmy, no nazwijmy to częstochowskie, to jest, są bardzo pożądane z punktu widzenia rozwoju mowy. I to miejmy jeszcze świadomość, że ta książka trafia do rąk wszystkich rodziców, niezależnie od, przepraszam, tak powiem, poziomu intelektualnego. Ja mówię w tej chwili ogólnie, że jeżeli my... Ale nie ma takiej opcji, my nie chcemy... A czy ja mam opcję podać? Chodzi mi o książkę, która dla rodzica nie jest atrakcyjna, nie jest zrozumiała pod względem ilustracji, bo jest bardzo ambitna, bo jest ogromnie artystyczna i na przykład rozumieją taką książkę dzieci 10-letnie, ale nie dziecko roczne. Przepraszam, chciałabym może w tym momencie już odejdźmy trochę od tego, co uważamy, że rozumie dziecko, czy małe, czy duże. Dlatego, że ja się cały czas powstrzymuję przed tym argumentem powoływania się na własne dzieci, bo uważam, że to jest droga donikąd. To znaczy, dzieci są takie, jakie sobie wychowane. Moje dzieci z obrzydzeniem patrzą na tę książkę. Moja córka ma 5 lat, a mój syn ma 11. Ona u nas nawet symbolicznie figuruje, ponieważ dostałam ją od pani, jako ta brzydka książka. Ja ją raz na jakiś czas wyciągam z szafy, to tak jak ten gościotek w szafie. Więc można naprawdę przywołać doświadczenie zupełnie różne. Moje dzieci wychowane są po prostu na przeróżnych książkach. I tych awangardowych, i tych z konturami obwiedzionymi. Wszystkie one były bardzo dobrej jakości artystycznie, to znaczy były przygotowane z myślą, bo dla mnie zła książka to jest ta pozbawiona myśli. Zresztą o tym mówiła Agnieszka Lange. Ona nie widzi żadnej wspólnej idei w tym wszystkim, poza wszelkimi technicznymi niedogodnościami. To znaczy dobra książka ma tę myśl i ta myśl z dzieckiem podróżuje. Czy ono ma rok, czy ono ma 5 lat. I takie są książki współczesne, obrazkowe, nasze polskie. Chciałabym wobec tego powiedzieć jedną rzecz. Ta książka z zamierzenia fundacji ma zachęcić rodziców do tego, żeby wychowali dziecko na czytelnika. Nie jest to jedyna książka mojego dziecka, tylko pierwsza. Ona się prawdopodobnie rozpadnie, jak dziecko będzie miało rok i wątpię, żeby zdążyło zniszczyć jego smak, tak jak Państwo się pewnie obawiają. Natomiast jeżeli rodzice nie będą dziecku czytać, nie zachęcą się do tego czytania, kiedy jest małe, to być może nie będzie miało nigdy okazji czytać książek, które zachwycają 5-, 7-, 10-latków, bo nie będą wychowane na czytelników, nie będą miały potrzeby kontaktu z książką, tylko z tabletem. Ale my chcemy wychować czytelników. Jeżeli dziecko od małego będziemy traktować poważnie, właśnie dając mu to, co sami uważamy za najlepsze, tu dochodzimy do tego znaku zapytania, co jest najlepsze. Pani mówi, że rodziny są zadowolone, ale te rodziny są już skażone. To, co powiedziała tutaj pani historyk sztuki, mówiąc o tym, że jesteśmy, stajemy się ludźmi niewrażliwymi na sztuki wizualne, ślepymi. Idea może jest słuszna, ale może jest źle realizowana, bo skoro jesteśmy tak ubogim krajem, nie powinna być to masówka, może adresat powinien być celowy, może powinien być wybrany na podstawie jakichś badań, może powinny być informacje zwrotne, może one powinny być przeanalizowane po roku, jeśli projekt ma być dalej kontynuowany. To nie jest tak, że politykę zastępujemy akcjami, bo ten okres już mamy poza sobą i nie można robić tego w ten sposób. Krótki komunikat. Nie ma na sali ministra, po której nie ma żadnego urzędnika ministerialnego, jak rozumiem. Komunikat polega na tym. Piszemy kolejny list. Zaproszenie było publiczne. Natomiast piszemy kolejny list i będzie to swojego rodzaju testem jakby tego, na ile minister liczy się ze zdaniem środowiska. Będę dystrybuować ten list za pośrednictwem sieci i będę prosiła wszystkich Państwa o podpis. Z odmową też się pogodzę. Dziękujemy w takim razie wszystkim. Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję,
Tak, mam nadzieję, że będziemy się spotykać także z okazji milszych niż krytyka. Żeście przyszli, ale żeście tam nic nie bardzo dziękujemy.